Czekajcie, bo sobie... O, muszę słuchawki odłączyć, już wiem, co się działo z tym głosem, że tak nie działał. Przedstawiam Oplantale, pierwszego w mojej karierze i chyba pierwszego, jaki będzie w Karmacie, chociaż auto jest już na zamówienie dla klienta. Jest to auto z końcówki, to jest to siódmy, jest to ósmy rok. Auto wyposażone w silnik diesla, co słychać, specjalnie odpaliłem, tak jest zamówienie, będzie to pierwszy Opel w dieslu. Samochód ma kseny, PDC, alusy oczywiście jest w napędach. Samochód jest cały, malowana była tylko raz maska. Jest w skórze, posiada nawigację. PDC, asystent zjazdu, składane elektryczne lusterka, oczywiście automatyczne. Jest półklimat. Jest fabryczny zestaw telefoniczny, podgrzewanie foteli, multifunkcja, cztery szyby w prądzie, tempomat i przebieg, słuchajcie, 129 tysięcy, do 95 ma pełny serwis w Oplu, tify są do 112 tysięcy kilometrów. Do czyszczenia oczywiście auto jak każde, ale nie ma jakiejś tragedii. Nawet fajnie utrzymane, od dołu też. Już nie będę się kładł, ale tam, jeżeli tam zdjęcia wrzucę. Z tyłu klocki wymienione, z przodu są tarcze i klocki nowe. Opony jeszcze tak na sezon. Jest to 2 litry CDT i jak widać Antara. I nawet na życzenie klienta nagrywam samochód i wam go pokazuję. Będę za chwilę zabierał auto do Polski, wszystkie szyby z Opla, co nie ma znaczenia, ale mówię o tym, tylko czekamy na przelew tutaj od klienta, żeby uregulował za samochód. O, jazda po mieście, to jest właśnie efekt, słuchajcie, jazdy po mieście, kierownica, klient będzie sobie chciał oprzeć kierownicę, dwumas ok, nie słychać skrzyni, w ogóle nie słychać dwumasu. Drugi właściciel od, jak się nie mylę, 2013 roku, także pierwszy właściciel miał 6 lat i 7 lat miał drugi właściciel ten samochód, także to żeby było śmiesznie, pani chyba Polka, bo takie polskie nazwisko jest, imię też, także tak to wygląda. Nic nie mówię, nie zakłócam dźwięku diesla. Cholerne gofry i sierściuchy antykuny, tak? Pozamontowane. O, ksenony ładnie świecą. Wkład finansowy klienta po przyjeździe samochodu to jest serwis olejowo-filtrowy, chłodnica klimy, bo przepuszcza bardzo słabo, ten standardowo 99% przepuszczają chłodnicę klimy, a płyny eksploatacyjne i to wszystko, tak jak mówiłem, z hamulcami jest spokój. Są nowe, są wymienione, także jest ok. Mają może przejechane 3-4 tysiące kilometrów. Tak samo tył. Opony jeszcze pojeżdżą sezon, około 4 mm bieżnika, później też, no a u nas wiadomo co trzeba. Aha, jeszcze fotele elektryczne w samochodzie, oczywiście regulacja elektryczna, tak o tym mówię. No. Jak na ten rocznik, bardzo fajnie wyposażone auto i tak mówię, jest to pierwsza Antara, którą oglądam i którą będę wiózł naszemu widzowi, naszemu klientowi. A i generalnie mogę wam pokazać od dołu, jak już stoi na lawecie. Się wczoraj troszeczkę śpieszyłem, chociaż bez problemu, tam powiedzieli, że mogę robić zdjęcia, nagrywać, jak byłem na podnośniku, ale było już tak późno, że efekt jest taki, że daleko nie odjechałem, a do domu jeszcze ho, 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 ponad 1000 km. Tak sobie wygląda od dołu. Przy okazji stoję tu pod lewej, słuchajcie, było promo na faksę licową. Ja nie piję, ale w ogóle alkoholu, jak wiecie. Tak więc kupiłem, bo euro 50.
Łukaszowi dorzucę do samochodu, przywiozę do Polski. Nie wiem, podobno to jest dobre. Każdy mówi faksę, to weź faksę, to wziąłem faksę. No i tak, jakaś konserwa jak na 2007 rok, no to wygląda sobie bardzo dobrze. Oczywiście jest brudna trochę od spodu, tak, co widać. Ale myślę, jakaś normalna konserwacja i będzie wszystko ok. Posłuży jeszcze samochód parę ładnych lat. Oczywiście, jeżeli będzie eksploatowany należycie ten samochód. I myślę, że będzie Łukasz zadowolony. Sobie wczoraj patrzyłem, oglądałem. Mówię, autentycznie, jest to moja pierwsza Antara. Pierwsza, w jakiej w ogóle siedziałem, a już nie mówię o oglądaniu i tak dalej, także całkiem przyzwoicie. Ej, cóż można powiedzieć, słuchajcie, o Antarze, no auto zrobiło taką samą karierę jak Signum, być może ze względu na wysoki koszt zakupu, kiedy auto było nowe. Praktycznie od 6 lat jest nieprodukowane, 2014 ostatnie egzemplarze wyjechały, to są już te poliftowe, a więc też troszeczkę inna gama silników, z tego co pamiętam, diesla, benzyna też tam jest mocniejsza, no ale auto dość ciekawe, dość duże, usiadłem sobie pierwszy raz w życiu, słuchajcie, z tyłu, jest mega wygodnie, mega dużo miejsca, wysoki samochód. Tu mam jeszcze sporo do sufitu. Także no... I całkiem wyposażone, tak jak mówię. Oczywiście nie wszystkie były tak wyposażone jak ta wersja tutaj. Dlatego taka jest ściągnięta, nie inna. I tak jak mówiłem, auto już ma lat 13, więc swoje już ma za sobą. No ale praktycznie no, najmłodszą, jaką by się można było kupić, no to by była 6-letnia. Chociaż tam z tego co pamiętam jeszcze to... W salonach chyba w 2015 jeszcze widziałem, że stała, ale prawdopodobnie to były wyprzedaże roczników. Natomiast tak jak mówię, no i były też przednionapędowe, tak? To jest akurat pełnonapędowa, znaczy w napędach, tak? I wtedy kupno takie auto ma sens, jeżeli auto jest w napędach. Jeżeli kupujemy takie duże auto i tak zwane jakieś tam 2WD crossovera, no to się mija. Mija się to z celem. Specjalnie też usiadłem z tyłu, żeby zobaczyć, czy to koło kierownicy jest faktycznie takie duże. No jest ogromne, no. Powiem szczerze, jeszcze w żadnym samochodzie, szczególnie w Oplu, nie widziałem tak dużego koła kierownicy, nie? Jest bardzo duże. Nie wiem, czy taki efekt, ale jak to porównałem do innych samochodów, to koło jest ogromne, to koło kierownicy, tak? No i faktycznie jak na 2007 rok samochód, można powiedzieć, jeżeli chodzi też o Opla, no to ma dość dużo, tak? Ma dość dużo. Także bardzo dziękuję Łukaszowi, mojemu widzowi, że zamówił w końcu taki samochód, że ja pierwszy raz w życiu miałem okazję i możliwość przejechania się i pooglądania Antary mimo upływu lat. Nigdy wcześniej nie miałem okazji jeździć takim samochodem, nawet w nim siedzieć, a siedzi się bardzo wygodnie. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia znowu, hej.